Witam przy kawie. Przy kawie słów kilka. Chciałam się dzisiaj podzielić z Wami taką dobrą wiadomością, którą podzieliła się ze mną młoda osoba. Mają już jedno dziecko, teraz jest z drugim w ciąży. Bo słuchajcie, jakie to piękne. Jaka to piękna informacja, że młodzi ludzie chcą się rozwijać, chcą mieć dzieci. Już jedno takie fajne wychowują, bo przecież te dzieci wszystkie są słodkie. Jak wykrzykują niektóre panie, że dzieci nienawidzą, to przecież one nienawidzą samych siebie. A może jest tak, że gdy przez całe swoje dzieciństwo były nienawidzone przez swoich rodziców, to nienawiść jest w nich. Tak te nasze problemy wykrzykujemy, bo przecież to ta sztuka polega na tym, że mówimy o tym, co nas boli. Mówimy ciszej, mówimy głośniej, nie mówimy wcale. Zobaczcie, jaka to jest umiejętność poznać, co kto miał na myśli, co autor, mówiąc dane zdanie, miał na myśli. I tak jest z naszymi emocjami, tak jest z depresją. Depresja, gdy wpadamy w dół, bo co? Bo nikt nas nie motywuje, bo nikt nie mówi działaj, działaj tak jak czujesz, tylko mówi zrób tak jak ja ci mówię. To mówię o tej depresji u mojej koleżanki, którą ojciec całe życie, tak powiem, no dołował. No dołował, no bo jeżeli miała iluś po drodze chłopaków i każdy był zły, no to tato szanowny, opanuj się. Czy tobie też matka, tak ci ojciec się wtrącali i wybierali ci partnerów? Czy partnerki? Partnerów życiowych, o to mi chodzi. A ty córce co? No i właśnie, i dziewczyna ma teraz 40 kilka lat i co? No i został tylko kot. Bo dzieci już niestety biologicznie mieć się nie da. A poza tym no trzeba mieć z kimś. Także wiecie, to wszyscy są bardzo mądrzy, dopóki problem nie dotyczy ich samych. Nie mówię, może wszyscy przesadziłam, ale większość daje cudowne rady. Jak to trzeba? Dopóki nie dochodzi do momentu. Do momentu, w którym człowiek staje i mówi, Boże, jakby się ktoś przydał, żeby mi dał taką radę. A to wtedy tych radzących nie ma. Tak, tak to jest z tymi radzącymi. Ale dobre wiadomości cieszą, dobre wiadomości budują, dobre wiadomości podnoszą na duchu. A tego w dzisiejszych czasach nam potrzeba, tych dobrych wiadomości. No bo kiedy ma się człowiek rozwijać? Kiedy są warunki ku temu? Wiecie, pracowałam kiedyś w firmie i była informacja, że firma się przenosi z jednego miasta do drugiego. To rozwiązaniem też była ciąża, czyli zwolnienie lekarskie. No nie tylko zwolnienie, bo zanim się firma przeniosła, ale no, zwolnienie lekarskie w zależności jak się kobieta czuje, to wtedy jest. No to później macierzyński, a później okres urlopu wychowawczego. I faktycznie, po iluś latach, gdy to dziecko już podrosło, to w ogóle warunki życia się zmieniły i można było sobie znaleźć pracę gdzie indziej, a dzieci są. Także pewne sytuacje w życiu stawiają nas przed takim, przed dokonaniem wyboru. Jakie to jest piękne. Jakie to jest piękne, gdy człowiek się rozwija. I to wiecie, inaczej człowiek na życie patrzy, jak ma 20 lat. 15, najpierw 20. Jaki to jest, wydaje mu się, że jest mądry, bo już dorósł i ma 18 skończone. Później 25, ileś przeżyć było po drodze. Później 30, a później 30 parę, 40. I 40 parę i nagle się okazuje, że to jest dopiero 20 lat życia. A ile średnio żyjemy? Spokojnie 60 parę, prawda, jak jest emerytura. I jeszcze przy tych 40-20 przed nami. A jak żyją do 80 i do 90, to ile lat przed nami? Ho, 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 ho!
To ile tych pokoleń jeszcze? Bo przecież przyjmuje się, że 20 lat to takie w sumie pokolenie, prawda? Bo człowiek się zdążył urodzić, dorósł i powiedzmy poszedł do pracy w jakiś sposób. Tutaj w Niemczech ostatnio uczyłam się, szkoła jest zupełnie inaczej niż u nas w Polsce. Bo jest gimnazjum, tak, tak. Ale zaczyna się przedszkole, później od 6 lat idziemy do szkoły i taka szkoła podstawowa, Grundschule, to jest 4 lata. A po 4 latach są raz, dwa, trzy, cztery różne szkoły, w tym pierwsza gimnazjum, później jest Hauptschule, no nie pamiętam jeszcze tych wszystkich, znaczy dwóch nas, bo jest pierwsza gimnazjum, później Hauptschule, gdzie dzieci w zależności od wyników idą. Te, które szykują się na studia, to powiedzmy idą już w tym kierunku, idą do gimnazjum, ewentualnie do tych wszystkich innych szkół, ale to są cztery różne. I zobaczcie, jak to jest ciekawe. Ciekawe jest rozwiązanie, bo są wszyscy uczniowie zagospodarowani. Także jak ja powiedziałam, że w Polsce już gimnazjum nie ma, ale u nas do gimnazjum, to z gimnazjum zabrali rok z podstawówki i nie, 2 lata z podstawówki i rok z liceum. Także to jest inaczej. Także te szkoły zawodowe, no ja powiedziałam, że u nas szkoła podstawowa, no nie, no jest 8 lat, prawda? A wiecie, ciekawostka jest taka, że ja do przedszkola chodziłam 6 lat. Jak to się stało? No tak się stało, że urodziłam się w marcu i jako takie 1,5-roczne dziecko poszłam z mamą do przedszkola, bo mama była przedszkolanką. Także byłam z nią w grupie, a nie było urlopów wychowawczych, były tylko macierzyńskie w tamtych latach. I tym sposobem 2 razy przeszłam przez każdą grupę. Takie moje życiowe doświadczenie, 6 lat w przedszkolu. Chyba za karę, nie wiem, nie no. Może to, że byłam przez tyle lat w tym przedszkolu, no to jest to, że się tak lubię dzielić z Wami i tych ludzi tak lubię, no bo tych dzieci zawsze było dużo, prawda, z tymi dziećmi. A później szkoła podstawowa, liceum. Najpiękniejsze jeszcze było to, jak kończyłam 8 klasę. No i strasznie chciałam iść na pielgrzymkę do Częstochowy, no bo oczywiście dziewczyny, koleżanki szły. No ale kto by ze mną poszedł? No mama mówi, nie, samej cię nie puszczę. I trafiła się taka babeczka, mamy znajoma, która powiedziała, pani Renko, ja idę. To ja Madzie zabiorę. I ona była w tym wszystkim świetna. Dziewczyna miała tak ze 28 lat. No bo, że tak powiem, zabrała mnie ze sobą do grupy. Na pierwszej przerwie zaraz za Radomiem, bo to była pielgrzymka Radom Częstochowa. Na pierwszej przerwie zaraz za Radomiem powiedziała, posłuchaj, ja to zmieniam grupę. A ja w międzyczasie taką spotkałam koleżankę Małgosię. Ona była siostrą i mieli jeszcze brata starszego, także on tam pomagał im się rozpakowywać. I mówi, okej, posłuchaj, to ty jak już masz Małgosię, to ty zostań Małgosią. I posłuchajcie, pielgrzymka trwa 8 dni, tak? Od pierwszej dłuższej przerwy pierwszego dnia już tej pani nie było. I gdzieśmy się spotkały? Spotkałyśmy się tak nieoczekiwanie już w samej Częstochowie. Także rzeczywiście samodzielność w moim wypadku była rzeczywiście, byłam samodzielna. Dobrze, że spotkałam się z Małgorzatą. No i gdy wróciłam do domu, mama mówi, ach, to dobrze, że ta pani się tobą opiekowała. Ja mówię, no ależ mamo, nie. No jak to nie? No opiekowała się do pierwszej przerwy, pierwszego dnia. No i mamie opowiada. I mama moja mówi tak, ale dziecko, już nie na drugi rok to nie pójdziesz. Mamo, ja teraz już wszystko wiem, jak to wygląda. Ja to dopiero teraz pójdę. Teraz to pójdę chętnie i sama. Czy poszłam z koleżanką, ale wiecie, jak takie nieoczekiwane zwroty sytuacji i zdarzenia, jak wiele zmieniają w nas. Prawda? Właśnie mówiłam rano wcześniej o Pantarei, że wszystko płynie. Tak, jak ważne, żeby wychodzić naprzeciw tym przygodom, wchodzić w nie, dlatego że nie wiadomo, w jakim kierunku to nas prowadzi, tak jak spotykamy inne osoby. No zawsze spotykamy po coś, prawda? To nie spotykamy tak, tylko tak sobie. Ja zawsze mówię, że wszystko jest po coś. Także kochani, bardzo się cieszę, że się mogłam z Wami podzielić tą radosną informacją. I jak ważne jest, aby te informacje były przyjemne i radosne dla nas, żeby rozświetlały nasze tutaj, nasze wnętrze i to zewnętrze. To zewnątrz, że tak powiem po polsku, aby nasz świat rozświetlały, bo wtedy człowiek się uśmiecha i z przyjemnością pije kawę
z przyjemnością idzie do pracy, z przyjemnością idzie do sklepu i z przyjemnością wraca do domu. Mój stryjo Włodek, gdy wiele lat temu myśmy się śmiali, że był z zawodu kawaler, spytałam się: wujku, ale dlaczego się nie ożeniłeś? A on mówi: wiesz, miałem taką jedną, dwa tygodnie. I gdy po tych dwóch tygodniach zdałem sobie sprawę, że mi się nie chce do domu wracać, to stwierdziłem, że po co? To wolę być sam. No tak, on wolał być sam, ale przecież ta jedna to nie cały świat. Miłego dziąka, pa!